Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Państwa najserdeczniej, jak umiem, Magdalena Ogórek, kłaniam się. Nie wiem, jak Państwo czują się z tym o poranku i pewnie w ciągu najbliższych dni też, że opozycja żąda, byście Państwo tankowali gdzieś mniej więcej za 10 zł za litr. No takie życzenia opozycja ma dla Polaków. Witamy w nowym roku. Bardzo się wszyscy cieszymy, że nie ma podwyżki cen paliw. Daniel Brudna-Pała Obajtek okazał się czarodziejem, mistrzem ekonomii. No ale jest doceniany przez prezesa. Marku, bo jest krąży... uwielbiany przez prezesa podobno, nie mylić z zakochany. Tak, pomimo różnych, wiesz, takich kałumii i pomówień, prezes rzucił wszystkie siły do obrony Daniela. Tak, i to nieważne, że Orlen sprzedawał w Czechach taniej paliwo niż w Polsce. Jeżeli ktoś czuje się, jak to się brzydko mówi, albo ładnie wydymany, to niesłusznie uważam. Oczywiście. Prezes ma dużą słabość w ogóle do Daniela Obajtka. Ja myślę, że wcale to nie będzie tak, że bój o schedę po prezesie, no który będzie żył przecież 100 lat, także jeszcze tak, długo czasu. Tak, życzymy prezesowi, bo bez niego nasz program się, przestaje mieć sens w ogóle. Rozegra się między Pinokiem, a przechodzącym mutację ministrem sprawiedliwości, ale właśnie ten trzeci, jak to bywa. Ja też obstawiam. Tego typu gangsterskich historiach wygra i wszystkich... Daniel Brudna-Pała Obajtek, wielbiciel pięknych zameczków. Tak, człowiek z Pcimia, który robi zawrotną karierę w ostatnich latach. Robi zawrotną karierę, prezes go podobno uwielbia i nie zdziwimy się, gdy zostaje na przykład kandydatem na prezydenta kolejnym. Ja bym się nie zdziwił. A w nowym nakradną roku... tyle hajsu, że będą mogli mu tą prezydenturę kupić. Tak, i przynieść na złotej będą, tacy. Będą takie po prostu, zamiast 500+, będą 10 litrów na przykład paliwa będzie na Podkarpaciu rozwożone, na Podlasiu, na Mazowszu, do każdego domu bezpośrednio. Tak. I pani Magda Ogórek będzie mogła dalej opowiadać jeszcze większe głupoty. Ona myślę, że pani Magdzie już nic nie zaszkodzi. Tak, gratulujemy. Tak. Ona może już powiedzieć wszystko. Może powiedzieć wszystko. Nawet to, że paliwo listonosz doniesie ludziom do domu, tak? W kopercie. I że opozycja chciałaby, będzie to paliwo po prostu wypijać. Nawet nie będzie wylewać, tylko będzie tak, je wypijać. Tak. I w ten sposób zostaną naprawione szkody Sasina w związku z wyborami kopertowymi. Jakie szkody? No, przepraszam. Mówisz, szkody. No, jeszcze, dobrze, to przestańmy może się czepiać rządzących, przypierdźmy się do opozycji. Właściwie prezesowi Obajtkowi należą się jakieś... Nie wiem, kwiaty, czekoladki, podziękowania od kierowców. Bardzo odważna diagnoza w Gazecie Warszawskiej. Potwór. Tusk, twórcą politycznych bojówek. Dziwi cię tak diagnoza? Ja absolutnie nie. Jest taka pani, ona się nazywa Aldona Zaorska i już w tytułowym słowie do artykułu, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, pisze w ten sposób. Był już polityk i to w kraju, który jest bliski sercu Donalda jak żaden inny, czyli jaki kraj? Kraj berliński. On też zaczynał od przemówień, w których wymachiwał pięściami nie gorzej niż Tusk, a jego zwolennicy początkowo też tylko pisali, potem tylko rzucali kamieniami, co było jeszcze później, wszyscy wiedzą. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski został zaatakowany, wulgarnie wyzywany i uderzony oraz przewrócony. Pamiętasz tą straszną historię? Tak. Marszałek utyskuje. Człowiek nie zaatakował mnie, bo mu się nie podobała moja fryzura. No, nie mamy co do tego wątpliwości. Marszałek Karczewski ma piękną fryzurę. Jest elegancko przystrzyżony. Tylko zaatakowała mnie, bo jestem z PiS. My się czujemy po prostu zaszczuci. To już nie jest nienawiść. Jeśli słyszę od Donalda Tuska, który mówi, że przyjdą silni ludzi i wyprowadzą prezesa NBP, to wyzwala się w ten sposób najgorsze zachowania, najgorsze reakcje. To jest groźne. Bojówki Tuska posuwają się do najgorszych czynów, pisze marszałek Senatu. Ale żeby pokazać, że to nie jest jakiś wymysł szaleńca, tylko ta sprawa ma szersze tło, mamy następne przykłady, które powołuje Aldona Zaorska. W 2020 roku kierowany przez partyjnego towarzysza Tuska, członka PO Rafała Trzaskowskiego, warszawski ratusz wydał 3,5 miliona złotych z pieniędzy podatników na społeczną szkołę
antykapitalizmu organizowaną przez Biennale Warszawa, formalnie instytucję kultury. Za te pieniądze były organizowane częściowo zamknięte szkolenia, między innymi z taktyki miejskiej ulicznej gimnastyki, czyli technik działania grupowego. Promowana... Z taktyki, czy jakiejś taktyki miejskiej gimnastyki? Tak. Okay. Taktyki miejskiej ulicznej gimnastyki, czyli technik działania grupowego. Promowana przez szefa Platformy Obywatelskiej Lotna Brygada Opozycji z kolei, bo to już jest kolejna inna organizacja, wiesz, bojowa, zasłynęła między innymi profanowaniem uroczystości Trzech Króli. Jeżdżenie przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie, czy za dymami, jakie regularnie organizuje się przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy pamiętasz, oni takie tekturowe czołgi nawet zrobili. Pamiętam. No straszne rzeczy. Członkowie Lotnej Brygady Opozycji regularnie atakują także pomnik ofiar tragedii smoleńskiej w Warszawie. Nie przypomina się... A to jest bardzo taka, bardzo liczna grupa, tam jest chyba z 6 osób. Husaria, tak, wręcz husaria. Taka, wiesz, niepodległościowa. Są tacy komandosi, taki ta, oddział specjalny. Bardzo groźni. Zresztą w ogóle, tak, to jak mi się przypomina ten film Szakal. I wcale nie ukrywają, że uważają się po prostu za bojówkę opozycji, której przewodzi, uwaga, kto? No kto? No. Wiadomo kto. No wiadomo. Donald Tusk. Tusk. No, zapowiedzi Tuska. Sam Tusk też wprost zapowiadał rozwiązania siłowe. Wyobraź sobie. Ja się tego nie czytałem, ale ona się doczytała. A? Nie tylko legitymizował działania wulgarnej, chamskiej i agresywnej lesbijki Marty Lempart, ale wprost oświadczył, że gdyby się miało okazać, że PiS decyduje się na zamach, na demokrację i unieważnienie wyborów, to wtedy będziemy musieli zdecydować się na zupełnie inną formę walki. Gdyby jednak Platforma nie wygrała, to Tusk wyprowadzi Glapińskiego z NBP i nie będzie do tego potrzebna żadna ustawa ani zmiana prawa. Przyjdą silni ludzie i wyprowadzą prezesa NBP, wtórował mu wiceszef PO Tomasz Siemoniak, a Sławomir Nitrast publicznie zapowiadał opiłowywanie katolików. 25 października agresywny mężczyzna wtargnął do siedziby PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Waląc w drzwi, wulgarnie domagał się zawołania Jarosława Kaczyńskiego. Wołaj Kaczyńskiego, bo cię zabiję, wrzeszczał. Został obezwładniony przez ochronę. Ja myślę, dobrze, że jest niezabity, nie? Mhm. Oni wiesz, czekają tylko na takie interwencje. I taka jest konkluzja. Oczywiście można wierzyć, że to wszystko są tylko zbiegi okoliczności. Tyle, że, w cudzysłowie, rzeczywistość skrzeczy i pokazuje smutną prawdę. Kierowana przez Tuska opozycja buduje jawne i półjawne bojówki do atakowania przeciwników politycznych. Wszystko w myśl hasła, aż się boję powiedzieć. Für Deutschland. Jeść PiS. Oj. I się nie bać. I rzuconego przez politycznego cwaniaczka Frasyniuka właśnie zaaprobowanego hasła, że nie tylko jechać, ale też się nie badać. Takie to są rzeczy, Marku. Są straszne rzeczy. Ja najbardziej jestem taki zszokowany, ale też taki podniesiony troszeczkę, jak słucham o tych gimnastycznych tam ekscesach ulicznych. Ja myślę, że w ogóle... Bo to są takie na przykład takie dziewczynki, które są takie, wiesz, niby dziewczynki, wiesz, strój gimnastyczny, wstążki na ale przykład. Granaty w koszyczkach, wiesz. A, tutaj podrzucają niby sobie tam do góry, a tam bum. Nie, w ogóle słyszałem, że teraz na spotkaniach Platformy Obywatelskiej, wiesz, tangi, hankle, pistolety, albo waltery. Na przykład taki hula hop, który tam przy czwartym obrocie w prawo strzela takimi pociskami, jak z filmu jakiegoś takiego akcji. Ja słyszałem też, że Putin im dostarcza jakąś, wiesz, broń niekonwencjonalną. Tak. No, straszne rzeczy. Kawior zatruty. Ale to nie do państwa, tylko to do Tuska. Nasz odcinek byłby bardzo ubogi, gdyby nie nasz ulubiony felietonista. A którego masz na myśli? Bo mamy kilku ulubionych felietonistów. Ale taki najbardziej ulubiony. Stanisław Janecki. O, tak. Ja myślę, że możemy mówić pan Staszek już tak pieszczotliwie o nim. Słuchaj, on pisze o wszystkim. On jest jak Rysiu Czarnecki. On się zna. Rysia Czarneckiego u nas w tym tygodniu nie będzie. Być może będzie za tydzień, za to jest pan Stasiu. Ale tylko dlatego, że nie było Gazety Polskiej w tym tygodniu świeżej. Tak. A nie była. I on się zajmuje wszystkim. I teraz wziął, wiesz co, na warsztat? No Tuska pewnie. No Tuska to wiadomo, że tak, nie? Ale wiesz w jakim kontekście? Nie. W kontekście TikToka. O. Gdy do Polski wszedł TikTok, to, co już i tak było mało spoistką galaretką zamiast mózgu, zmieniło się w płyn, który sobie cieknie na ulicę czy podłogę.
Ciekawe, co o tym wszystkim by powiedzieli ci wszyscy pisowscy politycy, którzy się lansują na TikToku. No chyba z tego, co pamiętam, to chyba takim pierwszym w ogóle najwybitniejszym polskim politykiem, mężem stanu, prezydent Duda chyba przecież się tam pojawił. No i dlatego czytam i nie wierzę. Szczyt fascynacji Donalda Tuska chińskim TikTokiem nałożył się na decyzję amerykańskiej Izby Reprezentantów, by zakazać tej aplikacji, w cudzysłowie medium, ze względu na jej wysokie ryzyko w związku z dużą liczbą problemów bezpieczeństwa. Chwilę później w amerykańskiej ustawie budżetowej umieszczono klauzulę o ogólnokrajowym zakazie używania TikToka przez pracowników służb publicznych. Jednym z zarzutów wobec chińskiej aplikacji jest to, że jej używanie prowadzi do swego rodzaju prania mózgu albo do odmóżdżenia w ogóle. Ostatnie TikTokowe filmiki byłego polskiego premiera Donalda Tuska dowodzą, że pranie mózgu i odmóżdżenie są już realnym problemem. Odmóżdżenie prowadzi do tego, że bardzo aktualne staje się ogłoszenie: mózg tanio sprzedam, nieużywany. Jakiś ten pan Stanisław jest dowczapny. Jest fenomenem to, że wielu użytkowników TikToka, ale nie tylko oni, wyraża głębokie zadowolenie, gdy przyznają, że nie mają bladego pojęcia elementarnej choćby matematyce. Nie budzi też nawet cienia zażenowania brak pojęcia elementarnej logice, zasadach wynikania czy regułach dowodzenia. Ale za to czytają Tokarczuk i Stasiówka, a kiedyś jeszcze Pilcha. No Pilcha już nie mogą, bo wiesz, Pilch już... Nie, no można czytać. Nie, można czytać. Choć nic nowego już nie wyjdzie. Tak. Istotnie, mózg nie jest już wtedy do niczego potrzebny, bo problemy logiki, wynikania czy inferencji najzwyczajniej nie istnieją. Ja nie wiem, wiesz co, powiedz mi, po czym to może w ogóle pisać wszystko, bo to jest takie nie wiem. Ale ja lubię pana Staszka, bo pan Staszek dużo pisze, dużo jakichś takich inwektyw mniej lub bardziej zawoalowanych, ale generalnie nie ma konkretów w jego tekstach. To lubię najbardziej. Kiedy Tusk i Ferajna nie mają żadnej wizji rozwoju Polski, nie wiedzą, jakim krajem Polska ma być i po co, zarzucają rodaków rozważaniami o alternatywnych światach, gdzie wszystko jest proste, niczym w cudzysłowie żarty Donalda Tuska na TikToku. W publicznej debacie mamy biegunkę, wrzutek na poziomie tuskowego TikToka, co mogłoby generować jakaś prosta maszyna, bo inteligencji czy mózgu nie trzeba w to angażować. Tak jakby ci ludzie nie mieli pojęcia, na czym polega ich praca jako polityków. Ja to się zastanawiam, co pan Stasiu by pisał, gdyby nie Tusk, powiedz ty mi. Nie wiem, to jest pytanie z gatunku tego, co by było, gdyby nie było Michnika, co by robił Rafał Ziemkiewicz? I co by było, gdyby nie było komuny, co by robił pan Piotr Ciesiewicz z Gazety Polskiej? Są równorzędne pytania, uważam, bo są rzeczywiście prawicowi dziennikarze, którzy po prostu mają obsesję w pewnych tematach. No. Obsesjonaci. Tak. Więc to jest TikTok? Jestem na TikToku? Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam. Ja mam długo niewidzianego, kiedyś taką gwiazdę telewizyjną, bo i Monika Olejnik go do kropki nad i często zapraszała. Mam wywiad, zresztą pana Piotra Lisiewicza, o którym wspomniałem przed chwilą. Tak. Z księdzem, profesorem Dariuszem Oko. Z kapelanem Klu Klux Klanu, z oddział Płońsk. Oddział Płońsk, tak. Z takim polskim katolickim... Białym szeryfem. Białym szeryfem, tak. I jest trochę, cofamy się w czasie do świąt, do Wigilii. No i jest taki wywiad w kontekście tego, bo nie pasuje tutaj autorowi, panu Lisiewiczowi, to, że w TVN-ie, co zrobili w Wigilię w TVN-ie? Nie wiem, czy wiesz. W TVN-ie czy w TVP? No, w TVN-ie. Co zrobili w Wigilię? Nie wiesz. Ja nie oglądam. Kolędy, koncert kolęd puścili, stary. No, oni? Kolędy? No. Nie, żartujesz. No, to jakbyśmy my tutaj zaśpiewali jakąś i zaczyna kolędę. Się od tego ta rozmowa, nie? No. TVN24 pokazał Wigilię koncert kolęd. Mhm. No i ksiądz profesor Oko mówi tak. No skoro są tak zadeklarowanymi wrogami chrześcijaństwa, ci z TVN-u i Chrystusa, no powinni być konsekwentni, bo puszczanie kolęd w ich wykonaniu przypomina sytuację, w której katolicy gromadziliby się, by słuchać pieśni komunistycznych. Proste? Jeśli stacja, która głosi poglądy najbardziej antychrześcijańskie, posługuje się pieśniami chrześcijańskimi, jest to nadużycie. I pan Lisiewicz mówi tak. Komuniści też mieli wielki problem z Bożym Narodzeniem. Usiłowano wprowadzić ateistyczne święta. Były choinki z czerwoną gwiazdą, a obok nich wieszano cytaty z Bieruta czy Dzierżyńskiego.
Ale na choinkach, na pierniczkach były takie? Ja nie wiem, bo byłem wtedy trochę młodszy, ale pan Piotr Lisiewicz ma obsesję komunizmu i ja mu wierzę, że on to pamięta, że on to widział. Tak, nawet jeżeli to się nie zdarzyło, to tak mogło być. Mogło tak być. I ksiądz Sokoł mu tak odpowiada. No właśnie, stąd to poczucie sztuczności, które oni wynoszą z własnych domów. Duża część ludzi pracujących w takich mediach to potomkowie duchowi bądź fizyczni komunistów, którzy wtedy rządzili w Polsce. O. TVN, nie? Tak, sami. Takie czerwone po prostu. Kurde, ja też nie wiem, czy ja tu tak z tobą tak mogę. Też jakiś jesteś taki trochę... Jestem trochę taki, no. Taki bardziej beżowy chyba, jeśli dobrze widzę ten kolor. Taki, ale taki wypłowiały, jakby cię tak dobrze domyć. Farbowany to... lis. Farbowany lis, no. I oni są tymi potomkami, tak? I to widać po tym, jak zacięcie ich bronią, jak gdy chodzi o mentalność, bliżej im do komunistów niż ludzi Solidarności. Już ich ojcowie i matki cierpieli na taką schizofrenię. Aha. Tak było. No oczywiście. I dlatego święta są dla nich sztuczne, wymuszone. No bo jeśli nie świętować, to co robić? No bo co robić? W Wigilię nieczynne są nawet kina, teatry czy baseny, a po południu także sklepy. Otwarte są tylko kościoły. No więc co robić? Więc świętują, bo co? Bo nie mają co robić. Nie ma wyjścia. No i dalej to jest takie, pan ksiądz trochę odpłynął i... puścił tego... Fantazja, taka intelektualna fantazja na temat tego, jak nam blisko jest do Ameryki, panie. Aż się boję. Do znaków nadziei w tych czasach należy fakt, że Polska pod wieloma względami jest bardziej podobna do Stanów Zjednoczonych niż do Europy Zachodniej. Nasze podobieństwo do społeczeństwa amerykańskiego to nasza szansa. Stany Zjednoczone pod wieloma względami przewyższają Europę Zachodnią, co do tempa rozwoju, bogactwa, innowacji naukowych, ale także odwagi do obrony wartości. O. I to wynika z mocniejszego oddziaływania duchowości chrześcijańskiej w Polsce i Stanach Zjednoczonych. No bo Europa to jest, wiesz, lewactwo, nie? Oczywiście. To dodaje Polsce otuchy. Oto można być bowiem państwem najpotężniejszym na świecie, najbardziej rozwiniętym naukowo, technologicznie, najpotężniejszym militarnie i politycznie, a jednocześnie krajem, w którym bardzo silne jest chrześcijaństwo. W tym sensie Stany Zjednoczone są dla nas wzorem i nadzieją. Jak wygraliśmy z inwazją czerwonego komunizmu ze wschodu, tak możemy wygrać z inwazją różowego komunizmu z zachodu. O. O, coś nowego, różowy komunizm się pojawił. Już nie jest tęczowa zaraza, tylko różowa. Siły zła zawsze podejmowały, podejmują i będą podejmować próby usunięcia z Boga, z ludzkich serc i z całego życia społecznego. Jednak nigdy im się to całkowicie nie udało, nie udaje i nie uda, bo z Bogiem na szczęście nikt na dłużej wygrać nie może. Także gdy przychodzi on w osoby tak słabe jak mały chłopczyk z Betlejem, albo do ludzi o mądrych, dobrych, otwartych i wrażliwych sercach, szczególnie wtedy. Ja myślę, że moglibyśmy pójść dalej i wiesz, tym tropem tych Amerykanów, ja bo myślę, że... wiesz, te prawicowe media już pompują, że mamy najsilniejszą w ogóle armię, za chwilę się okaże drugą armię świata. Tak, tak. Politycznie jesteśmy w ogóle nie do pobicia. Prezydenta, którego w ogóle jest jakaś w ogóle dudomania gdzieś na, Ukrainie, na wschód od Polski już w tej chwili. Błaszcza, który jest naprawdę najwspanialszym chyba Jarosława Kaczyńskiego. No nie trzeba przedstawiać. I tutaj mały wtręt. Jarosława Kaczyńskiego, którego... jak wiemy od jednej z naszych widzek, która nam przysłała zdjęcie, które teraz Państwu pokazujemy, pomniki się okazuje są nawet w Chinach. Zabawy, pląsy, jak on jest ujęty tak dynamicznie tam, jako zielony ludek, nie? Trzej bracia i my obstawiamy, że tym trzecim bliźniakiem jest już nieżyjący również Ludwik Dorn tutaj w tym zestawie. Tak się mówiło. No więc ja myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby rzeczywiście zostać... Taki bardzo... Jesteśmy Jezusem narodów, od dawna uważam. Ale może być jeszcze większym Jezusem narodów, nie? Nie tylko tym malutkim chłopczykiem, tylko takim mega Jezusem, dużym. Takim już takim dorosłym. Takim wielkim. Takim, wiesz, jak ta figura w Siewodzinie mniej więcej. Dzisiaj w Warszawie wesoło nowina. Nie możemy nie wspomnieć o... No przegryza się stary największym wydarzeniem kulturalnym 22 roku, czyli Sylwestrem Marzeń. W dwójce w Zakopanem. Świetna impreza, widziałem fragment, fantastyczne playbacki, dobrze, znaczy nie bawiłem się, bo wyłączyłem od razu, ale dużo czytałem i widziałem i oczywiście wiadomo, kto był gwiazdą, wiadomo te wszystkie te gejowskie prowokacje,
Ale co ciekawe w ogóle w tym wszystkim jest to, że to jest gościnny występ na łamach portalu w polityce pana Leszka Sankowskiego. To jest ten Leszek Sankowski ze świętej rodziny Sankowskiej. Nie, tak, tych tam, co wydają, zarabiają, redagują, piszą. I spółki Skarbu Państwa, tak. Które dają reklamę. I pan Leszek Sosnowski napisał taki tekst. Kto zrobił świństwo prezesowi Mateuszowi Matyszkowiczowi? Podłożono prezesowi świnie w postaci zakontraktowania za 1 milion dolarów amerykańskiego zespołu Black Eyed Peas, który od wieczora do późnych godzin nocnych na zakopiańskiej scenie wielokrotnie lansował ideologię i gender i luchy LGBT. Podkreślam słowo lansował, bo oni mogą mieć sobie poglądy, jakie chcą, ale nie mają prawa przy okazji sylwestrowej zabawy w Polsce i za publiczne, ciężkie pieniądze propagować na scenie przed milionami telewizów lewackich, gejowskich ruchów. Nie robili tego tylko poprzez demonstracyjne tęczowe opaski na ramionach. Swój występ estradowy nacechowali niedopuszczalnymi słownymi uwagami. I tutaj cytat. Możemy o sobie powiedzieć Black Eyed Peas, bo jesteśmy za pokojem, jednością, harmonią, tłumaczył ze strady lider zespołu. Nie jesteśmy Black Eyed Peas, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Peas wyakcentował wyraźnie. Z kontekstu jego wypowiedzi wynika, że rządząca w Polsce partia demokratycznie wybrana nie jest ani za pokojem, ani za jednością, ani za harmonią. Co jest chyba oczywiste. Jak człowiek ogląda takie rzeczy puszczane w publicznej telewizji dla milionów Polaków, to się zastanawia, kto wygrał ostatnie i przedostatnie wybory. No właśnie. Prezes Matyszkowicz musi jak najszybciej dokonać poważnych zmian personalnych, choćby miały one dotyczyć najbliższych osób z jego zawodowego otoczenia. I nie należy mu w tym przeszkadzać lub tego zabraniać, bowiem bez tych zmian i bez nowych ludzi oddanych suwerennej Polsce, kreatywnych, inteligentnych, lepiej nie będzie. A jak lepiej nie będzie, to wyborów się nie wygra. No tak. Ja w ogóle myślę, po co oni w ogóle zapraszają jakiś tam tym Zenka mieliśmy no tutaj Zenek, naszego. No. Zenek by tam, ja nie wiem, miliona to chyba jeszcze nie bierze, co? Dolarów chyba nie wiem. Jakie są stawki, no tak, ale myślę, że... Na Ziemniaczane, żeby było, na babki, kiszki, mówiliśmy w ostatnim odcinku, zachęcamy. Na podlaskie pastrzelce są. Ale swoją drogą powiem ci, że miałem niezwykle... Jajo po prostu, jak dla mnie, niesamowite to było, nie? No, milion dolarów zapłacili, kurde, kolesiom. Przyjechali i zrobili z nich kretynów. I jest wielkie i są oburzenie. Bajkę do przodu, a ci są bajkę chuci. To jest niesamowite, to jest logika właśnie, to telewizja polska, ale tylko słuchaj, tak potrafi chyba, nie? Pamiętaj, że to jest ta bańka, którą przekazał pewnie jako sponsor imprezy Orlen i inne spółki Skarbu Państwa, a Orlen wydoił ją na nas ostatnio, zawyżając ceny paliw, mimo że mógł je obniżyć, więc no i pieniądze, wszystko się zgadza, pan zapłacił, pani zapłaciła, pan również. A na koniec roku szybciutko trzeba było te pieniądze jakoś wydać. Trzeba było koszty zrobić, więc bańka poszła. No i elegancko. Jesteśmy za. Też uważamy, że powinno w telewizji polskiej nastąpić duże zmiany. Najlepszą zmianą było, gdyby jakaś taka o małym zasięgu jakieś ładunki wybuchowe zrównały Woronicza z ziemią i ktoś zbudowałby tam na nowo coś, co by przypominało chociaż media publiczne. Czy to jest właśnie misja telewizji publicznej, żeby Polska stała się cała Polska stała się strefą LGBT. Wiem, że to jest takie nieskromne, ale chyba absolutny hit tego naszego odcinka. Czytałeś już, to wiesz. Waldemar Krysiak. W tygodniku Solidarność. Jak uchronić dziecko przed ideologią gender? Zapnijcie pas. Zapnijcie pasy i dość mocno chwyćcie się za ręce. To jest taki poradnik. Transowanie dzieci to realny problem. Coraz więcej dziewczynek chce okaleczać swoje ciało. Coraz więcej chłopców bawi się w dziewczynkowanie. Jak temu zapobiec? Jak sprawdzić i co robić, gdy ideologia gender zagraża naszym dzieciom? Oto krótkie kompendium, które przygotował Donald. Krótkie, ale jakie? Po pierwsze, zachowaj kontrolę, nie pomyślałbyś, nad praniem. Od tego wszystko się zaczyna. Brzmi jak żart, ale nim nie jest. Zaburzenia tożsamości płciowej często manifestują się bowiem w ubiorze, który preferuje nasze dziecko. I nie mówię tu o koszulkach z lewicowymi napisami. Te zdradzają same siebie. Nawet jeśli nie rozumiemy ich przesłania od razu, to da się sprawdzić.
Obok koszulek z tęczą i symbolami równości warto jednak szukać czego innego. Jeśli boisz się o córkę, to szukaj binderów i tejpów. I teraz pan Waldemar wyjaśnia. Tejpy to rodzaj szerokiej taśmy do oklejania ciała. Nie będą więc one pewnie w praniu. Ich użytek jest jednorazowy, ale w koszu na śmieci. Czyli też tam trzeba... Czyli śmietniki też trzeba śmietniki przeglądać. Trzeba przeglądać. Koszy dobrze, na pranie, śmieci, koszy i śmieci, to jest drugie. W pokoju dziecka, nie tylko w całym domu. Mogą być schowane w szafce córki. Tak, to jest cytat oryginalny. Inaczej będzie z wielorazowym binderem, czyli pasem do ugniatania piersi. Trudno jest rozróżnić go czasem od ekstremalnie ciasnego biustonosza sportowego. Jeżeli jednak twoja córka ukrywa przed tobą jakiś dziwny biustonosz, może być znoszony, bo jest używany do codziennej kompresji piersi, to możesz być pewien, że to binder. Jeśli martwisz się o syna, to damska bielizna jest złym, jakkolwiek oczywistym znakiem. Obok jednak oczywistości w postaci kobiecego ubioru, powodem do zmartwień może być bielizna do ukrywania członka. Marek, słyszałeś o bieliźnie do ukrywania członka? Nie. Ale widzisz, ale w tygodniku Solidarność można przeczytać, no nic tak nie promuje moim zdaniem różnych takich gadżetów jak prawicowa no, pan praca. Pan Waldemar wpisuje się w obraz takiego tradycyjnego geja, który zna się na takie taki rzeczy. Taki geinstruktor, nie? W Polsce nadal rzadka to jest rzecz, pozwala jednak na tukowanie, czyli symulowanie wyglądu kobiecego krocza. To jest, dobrze ja czytam, tukowanie? Takowanie. A może tuskowanie? Jak zwał, tak zwał. No. Nie wiem. Jeśli więc kontrolujesz robienie prania w swoim domu, to rób to nadal. Dzięki niemu możesz zobaczyć, że coś nie jest tak. Ale to nie wszystko. Zwróć uwagę, Marek, na imiona. Dziewczynkowanie i chłopczykowanie zaczyna się często od zmiany imienia. Nie jest jednak bardzo łatwo ją dostrzec wbrew pozorom. Dzieci swoje imię nowe wykorzystują bowiem głównie w gronie przyjaciół. To koleżanki i koledzy ze szkoły piersi słyszą o zmianie, a przed rodzicami jest ona ukrywana. Zmiana może być subtelna albo nie. Czasem dzieci, które cierpią na zaburzenie tożsamości, wybierają imiona podobne do pierwotnego, czasem tylko zmieniając końcówki. To jednak raczej rzadsze zjawisko, bo genderowym środowisku panuje wstręt do tak zwanego dead name, martwego imienia. Nekronom jest porzucany, a nowy name wymyślany na jego miejsce i dziewczynki wybierają sobie męskie, a chłopcy rzymskie imiona. Furorę robią też imiona neutralne płciowo, tak jak na przykład Alex. Nie licz jednak, że dziecko będzie obnosiło się ze swoim nowym imieniem. Często to głęboko skrywana tajemnica, ale może też zdarzyć się, że córka lub syn poprosi cię o używanie go na co dzień, tłumacząc, że to tylko ksywka wyniesiona ze szkoły. Nie poddawaj się takim prośbom, bo to tylko pogłębia problemy dziecka. No i następna rada to oczywiście obserwowanie dziecka w socialach. To ty najpierw zmień ustawienia swojej prywatności tak, żeby inni nie widzieli, co lajkujesz. Zmień charakter swoich stron na prywatny i ogranicz lajkowanie postów krytycznych wobec lewicowych, progresywnych ideologii. Jeśli dziecko będzie mogło wywnioskować, że rodzic jest krytyczny, to się przed nim nie otworzy. Nie dawaj mu więc na to szansy. Zainteresuj się, by umieć rozpoznać wczesne znaki ideologiczny transgender, ale zachowaj to dla siebie. A jeżeli twoje dziecko lajkuje posty o tranzycji, blokerach, hormonów i biało-niebieskie, różowe flagi, to wiedz, że coś się dzieje. Zrób sobie więc fejkowe konto. Jeśli martwisz się, że twoje dziecko wmawia sobie lub już cierpi na zaburzenia tożsamości płciowej, zacznij śledzić je w necie z fałszywego konta. Brzmi ekstremalnie? Może i tak, ale dzięki temu możesz ocalić swoje dziecko od wielu dekad problemów, molestowania, a nawet śmierci. Jest to więc krok, który warto rozważyć. Choć dlatego, że wiele dzieci i tak same posiadają fejkowe konta, to oficjalne, które znasz ty jako rodzic, to pewnie tylko taki pic na wodę, bajer używany do tego, by mama i tata spali spokojnie. Prawdziwą twarz, paradoksalnie, dziecko często pokazuje dopiero z fałszywego konta. Zrób sobie więc takie i ty. Wybierz popularne transowe imię. Na przykład Marek Alex. Alex. Na profilowe zdjęcie daj jakiegoś kotka albo grafikę z chińską bajką. Awatara z popularnego anime. Napisz, że jesteś gender fluid i że stosujesz dowolne zaimki i z takiego konta polajkuj lewicowe strony, różne tęczowe marsze i organizacje.
Dodaj kilka krótkich, wspierających postępowość komentarzy pod lewicowymi postami i zaproś kilku transowych aktywistów do znajomych. Jeśli będą pisać, to ignoruj ich, a ci, co zgodzą się na zaproszenie, ci będą dodawać do twojemu kontu autentyczności. Puste konta z brakiem znajomych rzucają się w oczy, a te ze znajomymi, te ludzie odbierają jako takie z atestem środowiska. Kiedy już będziesz mieć dobrego fejka, dodaj się na te same grupy, na których siedzi twoje dziecko. Znajdź transfobawkę, grupę wsparcia dla osób trans i HRT trawkę, największe polskie grupy. I sprawdzaj, czy twoje dziecko jest tam aktywne. Jeśli samo nie wrzuca postów, to może je lajkuje i komentuje. Podobnie możesz zrobić na Instagramie, z Twitterem i z TikTokiem. Nie daj sobie narzucić psychologa. To ostatnia, to najbardziej kolejny. Oryginalna rada. Jeśli twoje dziecko poddało się już ideologii gender, wypłynąć to może na swoją psychikę. To będzie pewnie chciało z tobą zrobić coming out. Będzie wymagać, by zwracać się do niego lub do niej błędnymi zaimkami. Będzie używało zmyślonego imienia i będzie chciało sobie wyrobić opinię u psychologa. Dowód, że niby jest transem, to ważne, by nie dać sobie tego narzucić. Dlatego nie daj sobie narzucić psychologa. Wybierz swojego własnego, najlepiej takiego, który pomoże twojemu dziecku zaakceptować swoją prawdziwą płeć. Nie musi to być psycholog katolicki, bo jeżeli będzie używał argumentów religijnych, to łatwiej będzie dziecku zabić je jako nienaukowe. Psycholog katolicki jest jednak o wiele lepszym wejściem niż taki tęczowy. Ogólnie nie ma jednej rady, jak poradzić sobie z dzieckiem, które wmawia sobie problemy z identyfikacją płciową. Badania są optymistyczne. Ponad 80% dzieci, które przejawia takie zaburzenia, wychodzi z nich razem i w końcu dojrzewa. Twoje dziecko ma jednak tylko jedno dzieciństwo i szkoda je zmarnować na gender. Nic przecież nie zwróci nam tego cennego czasu, a środowisko postępowej ideologii łączy jedna ważna cecha – alienowanie dzieci od rodziców i osób młodych od rodziny. Rodzina jest w tęczowym środowisku demonizowana. Aktywiści tęczy, przedstawiani jako nowa rodzina i łatwo przegapić moment, kiedy twoje dziecko już nie jest twoje. Zwracaj więc uwagę na znaki ostrzegawcze i reaguj na czas. Jeżeli jednak to wszystko nie pomoże, to mam dla ciebie jeszcze jedną radę, taką ostatnią deskę ratunku. Módl się. Powiedzieć paranoja, to nic nie powiedzieć. Tutaj komentarzy chyba nie trzeba, natomiast pan Waldemar Krysiak, który jest zadeklarowanym gejem, takim prawicowym gejem, tak to możemy nazwać, ja się bardzo cieszę, ja trzymam kciuki, żeby on wytrwał w swoim homoseksualizmie i nie uleczył się z niego i nie miał nigdy dzieci, bo to by były bardzo nieszczęśliwe dzieci. W tym akurat przypadku jesteśmy właśnie zgodni co do tego, że ta orientacja może mu w tym pomóc. Może mu pomóc i trzymamy kciuki, żeby jednak trwał, niech walczy tam z wiatrakami, niech wymyśla wrogów, natomiast niech nie ma nigdy po prostu pod opieką dziecka, bo to jest... Waldemar Krysiak, znany jako gej przeciwko światu, prawicowy gej. Tak, dokładnie. W tygodniku katolickim Idziemy. Pan Jacek Karnowski ma też taką swoją gościnną rubrykę, jeden z braci kremlowskich. I tutaj też będzie trochę disu z mojej strony, takiego chamskiego, już nie ukrywam. I on to też w trosce o dzieci taki napisał, felieton. W czasie środowiskowej gali, na której nagradzano dziennikarzy głównego nurtu, jak rozumiem, tu chodzi o tą środowiskową galę, to jest gala miesięcznika Press coroczna, które środowisko przyznaje nagrody w branży dziennikarskiej. A nie Orlen. Której Jacek Karnowski nigdy nie dostanie, no bo dziennikarzem nie jest. Na tej gali redaktor Janusz Schwertner, to jest taki facet z Onetu, po raz kolejny upomniał się o psychiatrę dziecięcą. Zajmował się psychiatrą w swoich tekstach sporo Janusz. I tu jest taki cytat z Janusza Schwertnera. Tylko dziś, jak tutaj jesteśmy, według statystyk minimum 4 młode osoby w Polsce próbowały się zabić, próbowały odebrać sobie życie. Mówił również o absolutnym, katastroficznym kryzysie w sferze psychiatrycznego leczenia dzieci. Później przedstawił także takie oto zestawienie. Cytat. Polski rząd chciał wydać 50 milionów złotych na premię dla piłkarzy, a nie znajduje ani złotówki na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
I rzeczywiście nie znajduje, bo na ten telefon zaufania dzieci i młodzieży, pamiętam w zeszłym roku była zbiórka publiczna, uzbierano chyba 3 miliony, dzięki temu on działa. Zbiórka, którą no, różni influencerzy, między innymi Mike Life Harder, pamiętam, promowało i zebrano dużo, dużo bardzo kasy na to, bo rząd miał to w dupie. I Janusz Fertner, zdaniem tutaj pana Jacka, przekonywał, że za tę kwotę telefon mógłby działać 16 lat. Czy rzeczywiście jest tak źle i czy rząd jest tak bezduszny? I tutaj na temat psychiatrii pan Jacek postanowił puścić bełta. Psychiatria dziecięca jest potrzebna, ale nie rozwiąże wszystkich problemów dzieci i młodzieży, a w niektórych przypadkach zaszkodzi. Jeśli zamiast wychowywać, będziemy jako społeczeństwo masowo przepędzali kolejne pokolenia przez gabinety psychologów i psychiatrów, to efekt końcowy będzie oczywisty. Będziemy mieli miliony pacjentów stale uzależnionych od specjalistów, często zneurotyzowanych, a niedojrzałych, świadomych siebie obywateli. Leczenie samych objawów uratuje niewielu, ale kryzysu nie rozwiąże. Ja ci powiem, że jak ja to przeczytałem, to z jednej strony oczywiście złość trochę poczułem, nie ukrywam, bo jestem w stanie, jakby czytając tym, tak trochę teraz na poważnie będzie znowu, bo czytając te prawicowe gazetki, jakby no, do różnego rodzaju głupoty już się przyzwyczaiłem, jakby ona mnie nie rusza i często mnie ona śmieszy. Natomiast mówienie, że psychologia i psychiatria jest de facto zła i niepotrzebna, uzależniająca, no to jest po prostu jakby wpędzanie być może wiele osób, wiele istnień ludzkich, o które tak ten katolicki Jacek Karnowski powinien dbać, chyba według swojej wiary chrześcijańskiej, no w sytuację bez wyjścia, no bo czasem potrzebny jest lekarz, czasem potrzebne są na pewne choroby, panie Jacku, idzie się do lekarza, jak się jest chorym. I jak ktoś ma problem psychiatryczny poważny, nie wyleczy go modlitwa, naprawdę. Na pewno nie wyleczy go czytanie takich bzdur, jakie pan napisał. I może niech pan lepiej oddaje się już tam robieniu łaski czy laski prezesowi Kaczyńskiemu, bo w tym pan jest dobry razem z bratem. Natomiast czasem może, jak się o czymś nie ma pojęcia, lepiej zamknąć po prostu się i albo, nie wiem, złamać ołówek i czy wyłączyć komputer i powstrzymać się od napisania czegoś takiego. Nie rozumiem tylko tych ludzi z tego tygodnika, że ktoś to przeczytał i ktoś to puścił. Wiesz co, no, co mam ci powiedzieć generalnie? No, brak słów trochę. Pan Karnowski jest jeszcze przed terapią, no, z tego wynika. Życzymy mu tej terapii. Może właśnie niepotrzebnie przed. Może to powinien panu pomoże. A jeśli chodzi o te propozycje, o których mówisz, to ja miał, nie wiem, może niech jakiś przepis na zupę generalnie, pan Karnowski, na pieczenie chleba. Zdecydowanie tak. Na przykład jak naprawić odkurzacz generalnie. Na przykład jak obrać ziemniaki, żeby prezes Kaczyński je lubił. O, żeby właśnie smakowało. Czy na przykład gotowane, czy w ćwiartki, czy w całości, no, może w mundurkach, a może pieczone, a może fryteczki. No, jak tam, nie wiem, jakieś... Fryteczki to nie, bo prezes już taki w wieku, że może to jakieś niekoniecznie takie, zdrowe, nie wiem, dla niego. Jakieś rady może, pranie wstępne, pranie jak wstępne dobrze zrobić. Nie? Tak. To jak przetrzepać na przykład dziecku bieliznę? Lepiej tak, no. Może by pan Jacek zadzwonił do jakiegoś telefonu takiego zaufania, do nas by tu zadzwonił, byśmy wcale nie powiedzieli, byśmy doradzili, co trzeba zrobić, dalibyśmy kilka dobrych adresów do specjalistów. Ale zawsze jest dobra ściana, ważne, żeby była twarda, równa, można się rozpędzić, puknąć głową, to może czasem pomóc. Tak, byleby nie za mocno, wie pan. Bardziej pomoże niż ten pan artykuł. Może się tam troszeczkę wszystko, wiesz, po prostu przestawić. No, czasami tak. nie trzeba mocno pukać nawet, nie? Generalnie. Tak, tak. Przecież to jest kretynizm, co ten człowiek wypisuje. No niestety. Prawdziwy hit, bo cały zachodni, wiesz, ten liberalny, niedobry świat się zastanawia i stawia sobie takie pytanie, dlaczego James Bond musiał zginąć? I wiesz, kto znalazł odpowiedź na to pytanie? Nie wiem. Tutaj nad Wisłą. Roman Motoła, nie wiem, felietonista z Polonii Christiana. Och, to będzie ostro. I powiem ci tak, bardzo ostro jest i śmiesznie. Co z tym Bondem? Rzeczywiście po równo 6 dekadach najdłuższej serii w dziejach kina, gdy nieprzerwanie przyciągała ona przed ekrany ogromne tłumy, producenci najwyraźniej postanowili zarżnąć kurę znoszącą złote jaja. Wydawałoby się nieśmiertelny główny bohater, który zawsze wychodził obronną ręką, z nieprawdopodobnych opresji tym razem znalazł pogromcę w osobie złoczyńcy o imieniu Lucyfer. Jak dobrze wiemy,
Nieuleczalny hedonista i uwodziciel w osobie filmowego brytyjskiego agenta nie stoi w pierwszym, ba, nawet w trzecim i żadnym innym szeregu apologetów i krzywicieli chrześcijaństwa oraz dekalogu. Dlaczego stał się więc postacią niewygodną dla własnych twórców? Pada odpowiedź. Przede wszystkim 007 to heteroseksualny biały mężczyzna. No, to go dyskwalifikuje zdecydowanie już. A więc czołowy wróg panoszącej się dziś antycywilizacji. Widzisz? Antycywilizacji. Ja rozumiem, cywilizacja to jest w Polonii chrystiana. Nad, z wędką nad Odrą. W dodatku patriota. Wierny żołnierz swojego kraju i w ogóle świata zachodniego. No to jak się z tym światem zachodnim? On jest dobry czy niedobry? No szkole, to zależy, głupie. Wiesz. To jest, aha, tam gdzie... To zależy, to zawsze zależy. Jest, wiesz. No. Jest względny. Tak. Zaprzysięgły antagonista przejawiających się przez kolejne epizody serii psychopatycznych szaleńców chcących doprowadzić do atomowej wojny i biologicznej zagłady ludzkości bądź do przejęcia niczym nieograniczonej despotycznej władzy. Mający swoją premierę przed ponad rokiem odcinek nosi przy tym przewrotny tytuł Nie czas umierać, chociaż końcową listę płac filmu wieńczy znana z innych części zapowiedź. James Bond powróci. I teraz posłuchaj, bo to jest najlepsze. Wieszczy się więc, że Bond powróci jako na przykład ciemnoskóry transseksualista lub przybyły do Europy feminosceptyczny uchodźca, którego dziadkowie i babcie wywodzą się z czterech różnych kontynentów. Tak czy inaczej, śledzący serię i miłośnicy wiedzą już, że dla nich nastał koniec pewnej filmowej epoki. Oj, panie, jak tam pan, panie Romanie, no. Panie Romanie, pan się nie boi. Nie, pan się nie boi, tak. Kurde, no powiem ci, to jest już, to już nawet nie jest jakaś fiksacja, nie? A co w tej bie trzeba mieć generalnie, żeby siąść i tak po prostu nie wiem. Pisać? Nie wiem, ale wiesz co, cieszę się, że kiedyś namówiłeś mnie do tego, żebyśmy robili ten program, bo dzięki temu odkryłem świat, o którego istnienia nie wiedziałem. Odkryłeś inny świat. I co tydzień przynosi on takie owoce, ja czuję się ubogacony przez to. I mam takie fajniejsze spojrzenie w ogóle na wszystko. I przygodzę się fajnie, przy tym bawimy. I mam fajnie nadzieję, się że wy też się przy tym fajnie bawimy. Panu Romanowi życzymy owocnej sesji z psychoterapeutą. Jak on nie pomoże, to zawsze może. Co pomoże? Modlitwa. Modlitwa. Aleluja i do przodu. Modlimy się za was wszystkich. Nie oglądajcie nas nigdy więcej. Dobranoc. Na razie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.